Ostatnio nagrałem film, jak Sony zmarnowało 200 milionów dolarów, prawdopodobnie, na produkcję Concorda, które zajęło jej 8 lat. I że to była straszna strata pieniędzy i ich czasu. Patrząc na liczbę graczy, jaka się zainteresowała tą grą. No ja zrobiłem dzisiaj coś podobnego i obejrzałem wszystkie pierwsze trzy odcinki Pierścieni Władzy. I szczerze czuję się okradziony ze swojego czasu i energii. Jakby miał określić te pierwsze trzy odcinki, jednym słowem byłoby to nuda. Ten serial jest niewyobrażalnie nudny. Ja nie mam zamiaru podawać się za jakiegoś eksperta od dziejów śródziemia, za jakiegoś wyuczonego mędrca w świecie Tolkiena, bo nie czytałem Sir Maleriana, nie wiem jak to powinno wyglądać, co postacie powinny robić w tym serialu. Wiem jednak tyle, że filmów i seriali obejrzałem bardzo dużo i wiem jak one powinny wyglądać i cokolwiek zrobił Amazon z Pierścieniami Władzy w drugim sezonie, no to nie, nie tak to powinno wyglądać. Czułem się jak Gdybym oglądał słabego kierowcę, który 20 km na godzinę jedzie prosto na zderzenie z drzewem, i miałem takie. Holy fuck. Jakby masz. Masz tyle możliwości, żeby zmienić swój los, a i tak celujesz w drzewo. Naprawdę czułem się, jakbym oglądał wypadek samochodowy w zwolnionym tempie. Po tych trzech odcinkach już wiadomo, gdzie zmierza ten cały serial. Znaczy to, gdzie zmierzał ten serial, było wiadomo od pierwszego sezonu, który był do dupy. Ale jakimś cudem spowodowali, że drugi sezon jest gorszy. Jakby z pierwszego sezonu jeszcze pamiętam urywki, chociaż to też jest dość ciekawe, bo miałem mówić, że czym się wyróżniają jakby te dobre filmy, do, dobre media od tych złych mediów, nie? Jakby o dobrych grach, filmach, serialach, jak obejrzymy i potem sobie pójdziemy z kolegami do baru i koleżankami, to potem się o nich chętnie dyskutuje i o, on zrobił coś takiego, nie, o, to była zarąbista scena, o, i kojarzysz jak to, 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 to i tam to się stało, to nawiązuje do tego i tamtego, nie? tak jak z pierwszymi filmami na przykład Marvela, nie z pierwszym Iron Manem, że co tam się działo i w ogóle nie, z, nie wiem, z gwiezdnymi wojnami, z oryginalną trylogią, nawet z prequelami. Do dzisiaj mogę się spotkać z kumplami w barze, wypić sobie po piwku albo dwa i dyskutować cztery godziny o naszych ulubionych filmach, serialach. Ehm, obejrzałem te trzy odcinki i już ledwo pamiętam, co tam się działo. Jakby wiem mniej więcej, co się działo, ale to wszystko można było zebrać w 20 minut. Postaci tyle kurwa czasu marnują na bezużyteczne gadanie, że to się w pale nie mieści. Tak się wynudziłem podczas tego serialu, masakra jakby każdy odcinek trwa godzinę i się nic praktycznie nie dzieje trochę spoiler ale jedyną sceną, która mi zapadła jakoś w pamięć i była nawet spoko, to było jak na pewno nie Sauron przekonywał Celebrimbora, żeby wykonał pierścienie dla krasnoludów, nie? No co wszystko wiemy, jak to się wydarzyło i tak dalej, w sensie wiemy, że to się wydarzyło teraz widzimy, jak to się wydarzyło. No i to po prostu yy, ta scena akurat jeszcze zapadła mi w pamięć. Była nawet nawet powiedzmy spoko napisana. Ten nasz na pewno nie Sauron używał fajnych argumentów, trochę poukrywał fakty, trochę je wykorzystał, te pozytywne fakty na swoją korzyść, że przekonał w końcu tego. Ale nawet sam zamysł tej sceny opierał się na tym, że nikt nie dostarczył jeszcze wiadomości od króla elfów do Celebrimbora. I yy, to jest takie... What? Jakby... To jak działa czas w tym serialu, ja, ja nie mam pojęcia jak działa czas w tym serialu. Jakby, jak oglądałem ten serial, miałem wrażenie, że wpadłem w jakieś limbo, i <laughs> serial też jest w jakimś limbo, bo postacie się mogą teleportować, a inne siedzą w miejscu, nie mogąc ni nic zrobić. Jakby dwa odcinki elfy dyskutowały na temat tego, co zrobić z pierścieniami i czy pojechać do celebrimbora, żeby go ostrzec przed Sauronem. I przez dwa odcinki nie mogli do niego kurwa wyruszyć, bo rozmawiali o tym bez sensu kompletnie. A w trzecim odcinku Celebrimbor jakimś cudem dał radę wysłać list do Kazad Dum, do Krasnoludów, z Kazad Dum krasnoludzi zdążyli pojechać do Eregionu, w e regionie to przedyskutować, wrócić do Kazad Dum, powiedzieć królowi o tym, podjąć decyzję i wrócić do Eregionu z powrotem i zacząć tworzyć pierścienie. Podczas tego odcinka elfy kurwa nie potrafiły dostać się do e regionu. Jakby na własnych ziemiach. Nie wiem, jak ten czas tam działa, ale kurwa, oni naprawdę potrafią chyba najwidoczniej, tutaj jakaś magia jest, w końcu fantastyka, nie? Jakby... Ewidentnie mu muszą się teleportować, nie wiem, albo popierdalać sobie na orłach, bo inaczej, no nie widzę tutaj jakiegoś innego wyjścia, bo po prostu nie wiem, twórcy nie potrafią w jakiejś dobrej chronologii odtworzyć tych wydarzeń, które się dzieją, że faktycznie to ma sens, jakby. Holy fuck. Drugie to są te wszystkie rozmowy. Jakby ja nie mam problemu z tym, jak serial czy film ma bardzo dużo dialogów. Cała gra o Tron polegała praktycznie na dialogach. Tam było bardzo mało akcji. Jak dostaliśmy jedną wielką bitwę na sezon, to było zajebiście. Mówimy tu o pierwszych pięciu sezonach, oczywiście. Potem wszystko poszło w dół, jak, wi jak wiadomo, nie. Ale no, nadal myślę, że to jest dobre porównanie, bo w o Tron wszystko polegało na dialogach i tych zagrywkach za kulisami, nie? Jakby, i te dialogi były mądrze napisane, były inteligentne. Postacie miały swoje motywacje, te postacie lubiliśmy, to jest najważniejsze też, i chętnie widzieliśmy ich nowe sceny. Jakby dialogi między Ogarem a Arią są zajebiste, nie? Wszystkie sceny Tyriona są kurwa, mua, majstersztykiem. Tywin jest świetnie napisany i swoją prezencją emanuje, jak tylko jest na ekranie, no to, czuć do niego respekt, i każdy czuje jakby w scenie do niego respekt. Tutaj jest takie, O, oh, Jesus, w trzech odcinkach na pewno nie hobici, z na pewno nie Gandalfem sobie chodzą po pustyni i, nie wiem, błądzą. E... Czemu ten serial tak marnuje czas? To samo dzieje się między Galadriel a Gilgaladem, który. no, król elfów, nie? I są sceny, które do niczego nie prowadzą i muszą, jakby. Chyba trzy czy cztery razy jest scena dyskusji, gdzie w końcu podejmują jakąś decyzję. Piąta scena, gdzie ta decyzja zostaje zapieczętowana, bo coś tam, bo Elrond, kurde, o najpierw nie chce coś tam rozmowa, że nie chce się do tego mieszać, w ogóle głupia rozmowa. Te dialogi nie są dobrze napisane i są takie wymuszone, że postaci się na coś nie zgadzają. Jakby Elrond, który twierdzi, że dobra, śródziemie toczy choroba. Ale nie możemy podjąć próby uratowania go, bo lepiej, lepiej się do tego nie mieszać, czy coś takiego. Aha? A na końcu i tak się zgadza, i. To samo z Gilgaladem. Ona mu powiedziała: O, mogę tam wyruszyć od razu, nie? Do, do Celebrimbora, do Eregionu, do żeby ostrzyć go przed Sauronem. A Gilgalad powiedział: Nie, nie pójdziesz tam sama. I zaczął odchodzić, tylko po to, żeby Galadriel powiedziała: No to nie pojadę sama. Jakby te dialogi są tak napisane, że czuć, że one są ustawione. Jakby mam wrażenie, że w serialach, filmach głównie chodzi o to, żeby przedstawić takie realistyczne w miarę te dialogi, że faktycznie jak dwie postacie mają odmienne zdanie na jakiś temat, ale serial wymaga tego, żeby doszli do, do, do porozumienia, no to wykorzystuje się takie właśnie argumenty, takie, które faktycznie też widzowi wydadzą się logiczne. Tu, co mi się wydaje jako widzowi, to że to jest tak, Wymuszony, ten konflikt jest wymuszony, żeby tylko wyciągnąć, jak, jak najdłużej przeciągnąć długość trwania tego serialu. Jakby. Szczerze czuję się jakbym został ukradziony z czasu, który poświęciłem kurwa na obejrzenie tego gówna. Kurde, czuję się jakbym oglądał jakiś filer o osobach i wydarzeniach, które mnie absolutnie nie interesują. Jakby większość tych trzech pierwszych odcinków jest głównie to są dialogi, i żaden z tych dialogów nie buduje naszego zainteresowania wobec postaci. Nie buduje naszego zainteresowania w ogóle, o czym oni gadają. Nie buduje przywiązania do tych postaci, jakby nie obchodzi mnie co się z nimi stanie. Nawet cholera Isildur. Isildur, który ma być jedną z ważniejszych postaci i jego sceny są useless. No, równie dobrze mogłoby nie być tych scen, moglibyśmy nie wiedzieć, co się z nim stało, po, mógłby się pojawić w środku serialu, jakby powinien się pojawić w jakimś miejscu, jakoś to wyjaśnić, powiedzieć parę słów na temat tego, co mu się przytrafiło i tyle. Jakby, a tak, pół godziny marnujemy na to, żeby, nie wiem, pójść w, do jakiejś jaskini z pająkami z lasu, z którego nikt nie wraca i on jakimś cudem wraca, bo koń po niego wrócił, whatever. Jakby, holy fuck. Mamy też scenę z jakimś w ogóle Venomem. <grym> <noise> Serial zaczyna się od tego, jak Sauron jak pierwszy raz dochodził do władzy został zdradzony przez tego całego Adara i orków i orków go tam sieczą i w ogóle. Potem tam jego krew ścieka do jaskini i zamienia się w Venoman. Dosłownie, kurwa, jakiś bezkształtny, czarny glut się przemieszcza po tej jaskini żrąc jakiegoś królika po drodze, jakąś, jakiegoś robaka. Potem przejmuje ciało kobiety i wychodzi z wozu jako facet, jakby też... What? Czy ktoś musiał naprawdę dzień wcześniej obejrzeć sobie Venoma, zanim wpadł na pomysł tego, żeby zrobić Saurona jakąś bezkształtną, czarną maź. Nie wiem, jak to wyglądało w książkach, ale to, co zobaczyłem, miałem takie... O Jezu, naprawdę? I teraz muszę marnować 10 minut na to, żeby się dowiedzieć, jak ciężko miał Sauron pod postacią czarnego gluta i jak stał się człowiekiem. Czasem mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie rzeczy niewyjaśnione typu nie wiem, rezurekcja Gandalfa. Czasem im mniej wiemy, tym lepiej, bo pozostawia ten aspekt spekulacji, ten aspekt rozmów o tym, nie, w tym barze z kolegami, jak do tego doszło. O może kogoś zainteresuje książka i przeczyta, jak, czy tam jest to wyjaśnione, nie? I tak jak mówiłem na początku, nie mam za bardzo porównania, jak to było w Silmarillionie i jak te wydarzenia miały faktycznie wyglądać, ale mam wrażenie, że nie wyglądały na pewno tak, że orki to są y, kochające rodziny i, i Chcą po prostu żyć sobie w spokoju i mieć swój kawałek ziemi dla siebie do uprawiania. Bo jest taka scena w, w serialu. Dosłownie jest scena, jak facet ork podchodzi do swojej laski orczej, która trzyma dziecko orcze i je tam gładzą sobie. I ten, ten facet ork przekonuje Adara, że e, czy na pewno czy na pewno wojna z całym Śródziemiem jest potrzebna, my chcemy tylko żyć w spokoju i żeby nas nie mordowali. Ha? Czy, czy oni za dużo się naniuchali nowego podręcznika do Dedeków, gdzie robią to samo? Że z orków, które żyją dla wojny, robią, nie wiem. Ludzi po prostu, którzy są zieloni, jakby tracą całą swoją tożsamość. To, to, to robią dosłownie to samo. Jakby to jest po prostu jakaś inna rasa, która chce sobie żyć w spokoju, ale są piętnowani przez społeczeństwo A, społeczeństwo, które po prostu nie pozwala im godnie żyć, i muszą się uciekać do wojny i podbojów i mordowania, i nie rodzą się już z mieczem w ręku i hełmem na głowie, żeby po prostu zabijać i mordować, i plądrować i łupić, palić, tylko chcą sobie żyć spokojnie. I chcą sprawiedliwości i czegoś, nie wiem... <laughs> Holy fuck. Uh. Nie marnujcie czasu na ten serial, chyba, że chcecie sobie dobrze pospać, to odpalcie sobie go gdzieś tam wieczorkiem i połóżcie się do spania. To gwarantuje, że dość szybko pójdziecie lulać. A jak chcecie więcej historii Tolkiena i wrócić do Śródziemia, poczuć się w tym Śródziemiu jak należy, to obejście sobie z powrotem trylogię Władcy Pierścieni albo nawet Hobbita, bo mam wrażenie, że nawet Hobbit jest lepszy od tego. No tak, no, to nawet nie wrażenie. Jestem przekonany, że Hobbit jest lepszy od tego. W Hobbicie przynajmniej się coś dzieje. Porównując hobbita do pierścieni władzy, to hobbit jest 10 na 10, naprawdę. Nie marnujcie tego czasu i e, zróbcie z nim cokolwiek innego. Nie wiem. Skorzystajcie z resztki słońca, która jest na dworze, zanim przyjdzie zima, nie wiem, zróbcie jesienne porządki czy whatever. Tyle. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia, jakby brakuje mi słów.